Słuchajcie, właśnie pokażę Wam, jak działa ten rower, jak wygląda sterowanie nim. Opiszę go tak, żeby było wszystko czytelne i jasne. Więc tak, przede wszystkim zacznijmy od tego, że stopka jest beznadziejna. To w ogóle, a ona no, tak naprawdę w ogóle nie trzyma tego roweru, więc to jest bez sensu. To tak, żebyśmy mieli jasność, bo ja tam pisałem, że stopka jest super, ale teraz już wiem, że nie jest. Dobra, tak, stacyjka, włączamy, tutaj nam się wyświetla, wszystkie parametry takie podstawowe nam się wyświetlają, możemy sobie tutaj oczywiście wysterować takie parametry, jakie chcemy. Tu jest manetka od odzyskiwania silnikiem, hamowania silnikiem, ale teraz jest ustawione tak, że po prostu jak wcisnemy hamulec, to jest ustawiony odzysk na ileś tam procent, nie pamiętam na ile na ten moment. Sygnał jest tutaj, jego można wyregulować jeszcze, jeżeli dźwięk komuś nie odpowiada. Tutaj jest, tu są włączanie świateł. O. Natomiast przednia latarka, trzeba ją sobie cpyknąć. O, i świeci. No, ona naprawdę ma trzy tryby świecenia, czyli można zrobić tak, że może zróbmy to jeszcze raz, że świeci jedno, dwa, trzy i tutaj są trzy tryby świecenia. O, i to jest max. Ale naprawdę, klasa, robi robotę. Dobra, bo tu mi się rower przewraca. Tego byśmy nie chcieli. Hamulce, tak jak widać, Hope Moto, sześciotłoczkowe. Naprawdę te klocki są dużo większe niż w normalnych hamulcach. I to się czuje, prawda, one nie stają, koła nie stają, ale po prostu bardzo intensywnie zatrzymują się, prawda, znaczy hamują. I to jest fajne. Ma też ten rower tutaj wsteczny bieg, czyli tutaj wciskamy i dodajemy gazu, czyli ja nie wiem, jak mam to pokazać, bo potrzebne są dwie ręce do tego, a ja muszę jeszcze filmować. Jak się tu wciśnie i manetkę da, to wtedy rower jedzie do tyłu. To jest przydatne, jak trzeba nieraz go skądś wydostać, prawda? To po co się męczyć. Wczoraj jechałem 95 na godzinę nim. Ja tam wpisałem w ogłoszeniu 93, ale 95 miałem, więc pewnie będę musiał to zaktualizować. No cóż, mega, mega przyjemna jazda jest tym rowerem. Szczególnie teraz, kiedy jest ciepło. Jak w tamtym roku go zbudowałem, to była już jesień, to był chyba już nawet listopad. I ja raptem przejechałem się nim łącznie pewnie ze 150 km. Może nawet mniej tak naprawdę. Myślę, że nawet nie zrobiłem 100. Bo Piotrek przyjechał do mnie, 70 km zrobił, przyprowadził mi ten rower i ja jeździłem tylko po okolicy takiej bardzo bliskiej przez, nie wiem, parę dni. Może zrobiłem 50 km w tamtym roku i to było mało przyjemne, no bo jednak było zimno. Ale teraz, kiedy już jest ciepło, no naprawdę klasa, po prostu klasa. Naprawdę mistrz, to w ogóle wow. Taką robi robotę, że wow. Nie wiem teraz, co zrobić. Bo jak się bierze pod uwagę taką pogodę, no to po prostu, no kurde, no głupio go nie mieć, no, tego roweru. No ale mimo wszystko, no, mamy jakieś priorytety, więc i kamper, i rower, i jeden z traktorów idą do sprzedania, bo my chcemy sobie postawić dom, więc no niestety. Dobra, no to mniej więcej teraz już wiecie, jak to wszystko wygląda tutaj. Zapraszam do oględzin, ewentualnie, nie wiem, jakieś pytanie w kontakcie.